powrót. Wracają, inni wracam i ja. Taki jest boks. Jest propozycja, korzystam. Pewnie gdyby Mateusz nie przyjechał do mnie do domu, pewnie byłbym dalej w New Jersey, a tak mówi, chodź, zróbmy coś razem, więc powróciłem. Wracasz z nudów? Nie mam zajęć jakiś. Córkę do szkoły rano wożę, odbieram. Poza tym wszystko mam sprawy biznesowe poukładane. Mam czas na trening i lądowałem w Polsce kilka dni temu i zabieram się do ciężkiej pracy. Dwóch panów po 40 może dać całkiem ładne widowisko? No, na wagę ciężką 40 lat to nie jest aż tak dużo. Znamy przypadki, mieli po 50, byli mistrzami świata. Dyspozycja dnia to jest najważniejsze. Jeżeli będzie zdrówko dopisywało, na razie jest wszystko ok. Mam nadzieję, że kibice będą bić brawo i już to nie będzie koniec. A co jest takiego matematycznego zdrowia? To jest cały boks, całe życie moje. No, od 12 roku życia to robisz i tak wracasz, mówisz, nie, kończę. Po tym czasie, miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, siedzisz w domu. Jak coś brakuje, adrenaliny, emocje. Siedzisz te 7, 8, tak teraz, bo prawie rok. Na przykład Mateusz przyjechał, mówi, no, słyszałem oczywiście wcześniej od niego takie, jakiś pomysł, który chciał zrealizować i to się stało. I mówi, chodź, wróć. Przegadałem z żoną. Dostałem paszport, wyjedź. Mówisz, że wracasz, bo brakuje adrenaliny, czyli co, bez końca będziesz wracał? No, póki człowiek się czuje na siłach, jestem zdrowy. Są te moje atuty, które powinienem mieć w ringu. To znaczy, że jeszcze nie jestem aż tak stary, by nie widzieć ciosów i tak dalej, bo wtedy już to nie są żarty. Jestem poważnym facetem i tak jeden sport, tę dyscyplinę bardzo poważnie. Ciosy lecą na głowę niestety, ale jest wszystko w porządku, więc jak to mówi Zygi, śmiesznie mówi, komputer działa, czyli głowa, rozum, wszystko gra. Mogę jeszcze powalczyć i pokazać kibicom się z dobrej strony. Czyli legendarna szybkość jest. Wszystko jest dobrze. Mamy 9 tygodni ciężkiej pracy, aby coś się tam nie wydarzyło, odpukać. Nowy trener, mam nadzieję, że wniesie jakieś zmiany, wyłapie moje błędy, no i będziemy robić to, co powinien się robić. No, trenować ciężko, by wygrać walkę 24 czerwca. Powiedział pan, że takie zakończenie kariery będzie dopiero, kiedy będzie ta 50. walka po wielkim widowisku. Czy wtedy na pewno, czy jednak ten głód będzie? No, już wspomniałem, no kończyli wiele razy i ja też mówiłem po porażce, nie, no kończę, a jednak po tym czasie mówisz, nie, coś brakuje, coś człowiekowi brakuje tych emocji. No mówię, no 40 lat na ciężką wagę to nie jest jeszcze 50, więc zawsze można wrócić, a tym bardziej czuję się zdrowy i silny ducha. Wracam. Gdzie te ostatnie przygotowania będą przebiegały? Łomnica. Wyjeżdżamy już po sobotniej gali do Łomnicy i tam będziemy do końca, czyli tam do konferencji aż Gdańsk. Pewnie wtorek, środa już będę w Gdańsku. Co wiesz o swoim rywalu? To zobaczyłem tylko na YouTube kilka walk. Ambitny idzie do przodu, czyli zapada się dobra walka, no bo kibice chcą zobaczyć nie uciekających pięściarzy, tylko się bijących. A to się sprzedaje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No, jeżeli uciekasz w Stanach Zjednoczonych po ringu, tańczysz, jak to był na przykład Chris Beard, który nie miał propozycji choćby mistrzem świata. Także no, widowisko przyparza kibiców, telewizje chcą cię pokazywać i masz rzeszę fanów. Czy pięściarz klasy Tomasza Adamka musi się zastanawiać nad tym, kto z nim wyjdzie do ringu? Czy raczej skupia się na sobie, nie analizuje przeciwnika, mówi nie, ja się muszę dobrze przygotować do walki? Oczywiście to jest najważniejsze, ja mam być 100%, a kto będzie, no to nigdy nie wiesz, bo tak jak tu Mateusz wspomniał, wielu bokserów odmówiło, albo rzucałem takie zaporowe ceny, że po prostu nie jesteś w stanie ściągnąć do kraju. Zgodził się Homono i mam nadzieję, że damy dobre widowisko kibicom. Wydaje się, że trochę inny styl prezentuje niż Molina, bo tutaj zdecydowaną większość swoich walk wygrał przed czasem, przez nokauty. Tak, oczywiście, ale też się odkrywa, więc będzie łatwiejsze do trafienia. No a jak ciosy są trafiane, no jest widowisko, no właśnie o to chodzi w tym biznesie. Tomek, a z kim były trudniejsze negocjacje? Z żoną czy z Polsatem?
Zawsze trzeba z żoną siążać. Mator przyjechał z żoną, właśnie siedzieliśmy na kolacji, rozmawialiśmy dość długo. Wreszcie żona mówi, rób co chcesz, jestem. Także mówi, moja wolna wola. Więc one by chciały, tata już był w domu, zawiózł do szkoły, przywiózł. Chcą tatusia mieć jak dziadusia, ale tatuś jeszcze czuje się na siłach, tatuś chce walczyć. Dziękuję. Dziękujemy.